Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy, gdzie spotykamy się, żeby gawędzić o książkach albo o naszych jakichś tutaj sprawach organizacyjnych dość istotnych. No to ja dzisiaj przypomnę, proszę Państwa, że konferencja następna odbywa się 28 marca w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą w hotelu Król Kazimierz. Właśnie dostałem maila przed chwilą od pani menedżer, że jeszcze tylko tydzień będą trzymali nam pulę 50 pokoi. Z tych pokoi jest zarezerwowanych po 15. Ja mam nadzieję, że to nie jest pomyłka, bo już dokładnie teraz nie jestem w stanie sobie przypomnieć, do kiedy ta pula była zarezerwowana. To znaczy, że one są trochę tańsze niż w rzeczywistości, więc proszę Państwa, jeżeli ktoś się wybiera i chce sobie zarezerwować pokój z tej naszej puli, to niech to zrobi, bo potem będzie pewnie trudniej. To nie jest tak, że hotel zostanie wyrezerwowany. Pewnie będzie, ale to już ja jestem poza tym, no nic nie zrobię. Pokoje zostają uwolnione i już. Upraszam, żeby Państwo sobie taką rezerwację zrobili. Jeżeli ktoś nie chce spać w hotelu Król Kazimierz, nie ma żadnego przymusu, bo Kazimierz, samo miasto jest pełne hoteli, noclegowni, schronisk, a jeżeli ktoś nie lubi Kazimierza, bo są i tacy i nie chce tam spać, może spać w Puławach albo w Bochotnicy. Proszę Państwa, już pewne jest, kto będzie na konferencji, czyli na pewno będzie profesor Andrzej Nowak, na pewno będzie dr Marek Słoń, na pewno będzie dr Anna Barańska, na pewno będzie Leszek Żebrowski, ojej, i zapomniałem teraz, tak, kto jeszcze będzie oprócz tych osób. Andrzej Nowak, Leszek Żebrowski, Marek Słoń, Anna Barańska, Wacław Grzybowski będzie jako piąty i jako szósty. A, Rafał Czerniak przecież. Rafał Czerniak będzie, bo będzie opowiadał o Ludwiku Świętym, postaci zupełnie nieznanej i w zasadzie nieistniejącej w świadomości polskich czytelników książek historycznych i ludzi, którzy się historią powierzchownie, publicystycznie, jak zwał, tak zwał, interesują. Specjaliści też pewnie niespecjalnie przejmują się tą postacią, a jest to postać szalenie istotna, tylko przypomnę, że Rafał wraz z żoną tłumaczy książkę Legoffa Święty Ludwik, którą wydamy w tym roku, bo mamy taki przymus, więc ona musi wyjść w tym roku. Proszę Państwa, tak to sprawy wyglądają, jeżeli idzie o konferencję, więc bardzo proszę, żeby Państwo nie, jeżeli oczywiście chcecie, bo nie ma przymusu spania w tym hotelu, tylko mówię, jeszcze przez tydzień te pokoje tam będą, w tej puli, a potem już nie, no więc będzie każdy musiał sobie na własną rękę to kombinować. Co pewnie nie będzie trudne, no ale tak z organizatorskiego obowiązku mówię. Proszę Państwa, co jeszcze? Do końca lutego trzeba się zdecydować, czy jedziemy, czy nie jedziemy, bo potem już koniec, zamykam listę, bo tam duża dyscyplina jest i zmusza mnie do tego rodzaju kroków. Na razie jest ponad 40 osób zapisanych. Mamy jeszcze miesiąc i dwa tygodnie, czyli 4, 5, prawie 6 tygodni na zapisywanie się, czyli to jest bardzo dużo. Ja myślę, że do 100 osób spokojnie dojdziemy. Także, ale bardzo proszę, żeby Państwo nie przeciągali tego na ostatnią chwilę, bo słabo to wygląda. Ja się potem denerwuję, a nie chcę się denerwować, bo mam inne rzeczy na głowie, które muszę zrobić, a nie dygotanie, czy będzie obsada na konferencji, czy nie. Tak jak to już wielokrotnie mówiłem, konferencje będą dwie w roku. Na drugą w Sulejowie zgłosił się już dr Andrzej Gliwa, którego wszyscy znają. Ja bym chciał, żeby tam pojawili się też inni badacze i wykładowcy, których do tej pory poznać okazji nie mieliśmy. Na pewno chciałbym, żeby tam był Szymon, ponieważ napisał nową książkę. A co do reszty, to się zobaczy. To się zobaczy, bo chciałbym, żeby były niespodzianki. Nie będę na razie mówił, o kogo mi chodzi, ale mam na myśli bardzo konkretne osoby z dwóch konkretnych uniwersytetów. Też nie zdradzę z jakich, nie z Warszawy w każdym razie. I chciałbym, żeby one przyjechały. Czy się zgodzą, tego nie wiem, bo prawdopodobnie nigdy o mnie nie słyszały, a jeżeli to być może źle, więc mogą nie dać się namówić, ale będę się starał ze wszystkich sił. Mam nawet jakieś tam protekcje gdzieś poustawiane, ale nie wiem, co za kaliber tych protekcji, nie umiem tego ocenić. I zobaczymy, czy to wywoła pożądany efekt, czy też będziemy musieli się zakręcić w jakichś innych rejonach i poprosić kogoś innego.
okaże się wkrótce. Także proszę Państwa, jeszcze raz. Dzisiaj dowiedziałem się, że tylko tydzień jeszcze do zamknięcia, do uwolnienia puli pokoi trzymanych na naszą konferencję. Czy to prawda, czy nie, okaże się pewnie zaraz, bo pani menedżer mi odpisze, jeżeli się pomyliła, to mamy jeszcze miesiąc, jeżeli się nie pomyliła, no to mamy tydzień i tyle. Na pewno mamy koniec lutego, deadline, jeżeli idzie o zapisy. Zamykam listę i już. Koniec lutego. Także bardzo proszę o decyzję. Już minęły święta, już nie ma się co zastanawiać. Jest jeszcze dużo czasu. Można się zapisać w połowie lutego. Można się zapisać 3 dni przed końcem lutego. Ale koniec lutego to jest ostateczny termin. No i tyle w zasadzie o konferencji. Bardzo Państwu dziękuję. Do usłyszenia, do widzenia, do następnego razu.